środa, 27 grudnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Zmiany w Urzędzie Miasta w Katowicach. Jarosław Makowski wiceprezydentem. Po prawie 10 latach stanowisko wiceprezydenta straci związany z PiS Mariusz Skiba, a jego miejsce zajmie radny PO Fatima Orlińska. To efekt dobrej współpracy, która zrodziła się jeszcze w okresie pandemii, mówił w środę prezydent Krupa. Według zapowiedzi prezydencki klub Forum Samorządowe ma ściśle współpracować w Radzie Miejskiej z klubem Platformy Obywatelskiej, co w efekcie ma wzmocnić samorząd, ponieważ działający przez 9 lat układ prezydenta Krupy z Prawem i Sprawiedliwością wyczerpał swoją formułę. Ja zawsze powtarzam, że swoją politykę zarządzania miastem opieram na współpracy, przede wszystkim na współpracy, i tą współpracę staram się cały czas rozszerzać. Rozszerzamy ją dzisiaj o Koalicję Obywatelską i z tego się bardzo cieszę, tym bardziej, że Koalicja Obywatelska dzisiaj jest u sterów władzy w naszym kraju, więc to jeszcze prawdopodobnie powinno nam przyspieszyć pewne procesy. Patrzmy jeszcze z perspektywy takiej, że za niedługo powstanie tutaj Ministerstwo Przemysłu, a więc to jest też element, który bardzo mocno nas przybliża i jednoczy w tej wspólnej działaniu na rzecz poprawy jakości życia w naszych miastach. Czemu zdaniem prezydenta Krupy służyć ma powołanie na stanowisko wiceprezydenta nowego kandydata Jarosława Makowskiego, który zastąpi odwołanego już Mariusza Skibę, wiceprezydenta powołanego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Sam Makowski przekonuje, że oficjalnie już ogłoszona koalicja jest przede wszystkim testem, na ile współpraca kilku środowisk politycznych jest w stanie przełożyć się na realne działania w mieście. Nie możemy przespać tego momentu, tak? To znaczy teraz Katowice. Raz płyną tu gigantyczne środki z KPO, płyną środki ze Sprawiedliwej Transformacji, jest tworzone Ministerstwo Przemysłu, mamy Europejski Rok Nauki w Katowicach. Wszystko to są elementy, które absolutnie jakby, kiedy sprawi się, że da się temu rodzaj synergii, prawda, i się połączy, to będzie to absolutnie ważne kilkanaście miesięcy przed Katowicami. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się kłócić, spierać, skakać sobie do gardeł, tylko po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby jak najlepiej ten moment kluczowy dla Katowic wykorzystać. I jak mówi przewodniczący Śląskiej Platformy Obywatelskiej, spełnić obietnice wyborcze nowego rządu u władzy centralnej, sprzątając po swoich poprzednikach również, a może przede wszystkim na szczeblach samorządowych. Każda partia, jeżeli wystawia swoich kandydatów i ma radnych, to potem ludzie chcą mieć sprawczość i o tą sprawczość tutaj chodzi. Stworzył się dobry klimat, zwycięskie wybory, bardzo duża frekwencja, taki wiatr zmian. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli jest możliwość, to twórzmy tę koalicję już teraz, przed wyborami samorządowymi, bo od tego jesteśmy, tak, żeby brać odpowiedzialność za państwo, ale też za takie miasta jak Katowice. No i tam, gdzie się da trochę pogonić PiS, to robimy, i to tak się stało. Dziś jeszcze nie wiadomo, jak będą konstruowane listy wyborcze w kwietniowych wyborach do samorządu i w jakim układzie nowa koalicja powalczy o głosy. Wiadomo jednak, że do obowiązków nowego wiceprezydenta będą należały te dotychczas pełniącego te funkcje. Jarosław Makowski zadba więc m.in. o funkcjonowanie Zakładu Zieleni Miejskiej, cmentarzy Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Funduszy Europejskich. Święta bezpieczniejsze niż rok temu, choć intensywne dla służb. Zarówno drogówka, jak i straż pożarna w regionie podczas świątecznej przerwy miały co robić, ponieważ interwencji odnotowano sporo jak na te kilka dni. Mundurowi podkreślają jednak, że tegoroczne święta były spokojniejsze. Fatima Orlińska. Jak informuje Policja Śląska, to mniej niż w tym samym czasie rok temu, jednak wciąż jest nad czym pracować. Na drogach w całym województwie doszło do kilku wypadków, w których rannych było 10 osób, w tym roku szczęśliwie bez ofiar śmiertelnych. Dużo więcej, jednak nadal mniej niż rok temu, odnotowano kolizji. Za nami naprawdę bezpieczne święto, tak więc dziękujemy za już, prosimy o jeszcze 5 wypadków drogowych w ciągu 3 ostatnich dni świątecznych. Tutaj ustalamy oczywiście przyczyny wypadków drogowych, natomiast zdecydowanie większość, niestety, nieostrożność, brawura, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, ustąpienie pierwszeństwa, złe wyprzedzanie to skutek ponad 500 zdarzeń w ciągu tych 3 ostatnich dni, a także tych takich mniejszych szkodliwych skutkach. Nieco odwrotną tendencję w okresie świątecznym zauważają pracownicy pomocy drogowej, którzy częściej niż na co dzień w tych dniach wyjeżdżali do zdarzeń.
Raz telefonów jest więcej, raz telefonów jest mniej. Czasami jedziesz po drodze, coś też znajdziesz, na zdarzenie, na które najeżdżasz, tak? W tym okresie świątecznym tych kolizji trochę nam wpadło. Było tych samochodów rozbitych więcej, były to dość mocne kolizje. Głównie pośpiech ludzi gubi, tak? Zazwyczaj wtedy, gdzie na miejsce są wzywane służby typu karetka, straż pożarna, jeśli chodzi o wyciągnięcie osoby z samochodu, poszkodowanych, jakieś tam akcje ratunkowe przeprowadzane na miejscu. Na brak pracy podczas świątecznej przerwy nie narzekali strażacy w całym województwie, gdzie doszło do ponad 70 pożarów. Z czego 41 to pożary w budynkach mieszkalnych, w których poszkodowanych zostało 16 osób, a dwie osoby poniosły śmierć. Odnotowaliśmy również 213 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów i opadów, a także jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, w budynkach mieszkalnych odnotowano 20 zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla, w których rannych zostało 9 osób. Do najpoważniejszego w skutkach pożaru doszło w Żabnicy, gdzie zginęły dwie osoby. To właśnie w Beskidach odnotowano również najwięcej interwencji dotyczących usuwania skutków wichur, a najczęściej wyjeżdżano do powalonych i połamanych drzew. Jeszcze kilka dni będziemy mieć w województwie śląskim jedno miasto więcej. To Przyrów w powiecie częstochowskim. Ta niewielka miejscowość 1 stycznia wróci do grona miast po przeszło 150-letniej przerwie. Co dzięki temu się zmieni? Przede wszystkim dla mieszkańców sprawdzał Paweł Jędrusik. Jeszcze tylko przez kilka dni będzie to wieś, a od 1 stycznia jedno z miast w województwie śląskim. Przyrów, który prawie 700 lat temu był zakładany jako miasto, w końcu odzyska to miano. Cieszę się z tego, bo wójt tutaj wiele zrobił dla gminy w ogóle, dla rozwoju. No i to jak Olsztynowi się należało po prostu przyznanie praw miejskich, chociaż Przyrów miał prawa miejskie. No cieszymy się, bardzo fajnie. Niech będzie, niech się rozwija. Mamy nadzieję na to, że będzie coraz lepiej tutaj. No pieniądze może jakieś wpłyną. To jest zawsze jakaś nadzieja. Posłyszeć już będzie, nie? I co pan o tym sądzi? Ja wiem, może dobrze. Przyrów praw miejskich został pozbawiony w 1870 roku. Po długiej przerwie znowu będzie miastem, a wójt tej miejscowości nie ukrywa. To dobrze wróży dla przyszłości Przyrowa. Liczy między innymi na środki finansowe. Dla samych mieszkańców, jeśli chodzi o takie, że tak powiem, życie codzienne, to się raczej wiele nie zmieni. Nie wzrosną podatki, nie wzrosną opłaty, nie trzeba wymieniać dokumentów. Natomiast dla urzędu, dla gminy stworzą się nowe możliwości, bo bardzo liczymy na to, że będziemy mogli ubiegać się chociażby o dofinansowanie w ramach programów, które są przygotowywane dla miast lub miasteczek. Przyrów to jedyna miejscowość z województwa śląskiego, która od nowego roku będzie miastem. W całej Polsce takich miejscowości będzie około 30. Pogrzeb Krzysztofa Respondka, śląskiego kabareciarza i aktora, odbędzie się w najbliższą sobotę w Tarnowskich Górach. Rodzina ma do osób, które chcą pożegnać artystę, dwie prośby. Krzysztof Respondek urodził się w Tarnowskich Górach i tam też zostanie pochowany. Nabożeństwo żałobne oraz pochówek odbędą się w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła 30 grudnia o godzinie 10:30. Bliscy zwrócili się z prośbą do wszystkich, którzy w najbliższą sobotę przybędą pożegnać artystę. Proszą o nieskładanie osobistych kondolencji oraz aby zamiast kwiatów przeznaczyć datek na Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Szansa na Przyszłość, dla którego nie udało mu się zagrać koncertu. Krzysztof Respondek miał 54 lata. Zmarł na skutek zawału serca. Ruszają poświąteczne zbiórki żywności. Jedną z nich zorganizowało dzisiaj Stowarzyszenie Nowe Zabrze. Przez kilka godzin wolontariusze czekali na mieszkańców, którzy przynosili jedzenie. I akcja się udała, bo stół zapełnił się bardzo szybko, ale żywność można przynosić nadal. Jak o tym Paweł Jędrusik. Wystarczyły niespełna dwie godziny i stół z żywnością był już pełny. Mama znalazła na internecie ogłoszenie i stwierdziliśmy też, że mamy trochę za dużo jedzenia i postanowiliśmy się podzielić. Zbiórka poświątecznej żywności odbyła się przed domem parafialnym kościoła świętej Anny. Wszystkie zebrane potrawy trafią do zabrzańskiej jadłodzielni. Mieszkańcy reagują bardzo dobrze na naszą zbiórkę. Przynieśli tutaj typowo takie wigilijne dania typu makówki, moczka, ale również takie po prostu rzeczy jak makarony, słodycze, takie o dłuższej dacie przydatności do spożycia.
Ci, którzy nie zdążyli oddać żywności podczas zbiórki, mogą to jeszcze zrobić. To wszystko, co trzymamy w naszych lodówkach, najlepiej przynieść właśnie do tej jadłodzielni. Ona funkcjonuje od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do godziny 18, więc jeśli ktoś nie zdąży pojawić się dzisiaj na tej naszej poświątecznej zbiórce żywności, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby odwiedził zabrzańską jadłodzielnię. To nie jedyna możliwość. W wielu miastach są też tak zwane lodówki społeczne. Tak jest m.in. w Rybniku. Mamy 3 tak zwane lodówki społeczne, 3 lokalizacje w dzielnicy przy ulicy Zebrzydowickiej, przy ulicy Lompy w dzielnicy Boguszowice Osiedle i przy ulicy Barbary 22 w dzielnicy Niedobczyce. A z takiej możliwości warto skorzystać. Jedzenie nie tylko się nie zmarnuje, ale też pomoże komuś innemu. Trudne warunki na beskidzkich szlakach to pokłosie opadów, śniegu, deszczu oraz ocieplenia i wiatru. W dolinach prawie wiosna, za to na szczytach pełnia zimy. Na Babiej Górze i Pilsku panuje zagrożenie lawinowe. Warunki do wędrowania są bardzo trudne. W ostatnich dniach w rejonie Baraniej Góry ratownicy GOPR prowadzili 2 akcje ratunkowe. Sprowadzili ze szlaku turystów, którzy utknęli w 2 różnych miejscach. Pokrywa śniegu jest miękka i mokra, od 25 do 70 cm. Większość szlaków nie została przetarta i ma niewidoczny przebieg. Lokalnie w partiach szczytowych występują oblodzenia. Poruszanie się w takich warunkach wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa. Zamknięty do odwołania jest żółty szlak od Górnego Płaju na Babią Górę. To najtrudniejszy jednokierunkowy szlak w Beskidach. Bezpłatny alarmowy numer GOPR-u to 985 lub 601 100 300. Taka była środa. W imieniu Rafała Kulika zapraszam jutro. Do zobaczenia.